Ja w ogóle nie wyrzucałbym Danuty Choleckiej. Niech ona zostanie tam, gdzie jest. Dziękuję, ja tak samo. Niech ona zostanie tam, gdzie jest. I niech ona teraz czyta te newsy, że proszę państwa, okazuje się, że jednak PiS uwalił 37 miliardów złotych, jest dziura budżetowa. No niestety tak jest. Dziękuję, dobranoc, to są wszystkie wiadomości na dzisiaj. Niech ona tam zostanie. Niech ona, oczywiście niech zarabia mniej, no bo bez przesady. Ale niech zostanie, niech zarabia mniej i niech wypełni kontrakt. A niech ona czyta... płaci. Prawdzie... No, to już było zbyt piękne. Ale fakt faktem, niech zostanie. I teraz ci ludzie będą mieli w końcu styczność z tymi wszystkimi aferami przez tą komisję i zacznie to wszystko wypływać. To będzie się naprawdę, będzie się tak dużo działo. Ja się tak cieszę, że to się dzieje, bo wszyscy się martwią, że ojej, z kogo teraz będzie się trzeba śmiać, skoro opozycja doszła do władzy. Spokojnie, jeszcze mamy materiał na parę lat. Też jestem za tym, żeby Danuta Cholecka została w TVP. Apelujemy, zostawić Danutę.